Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a ze mną jest Joszelka i Ren. Hello. No i moi drodzy, bierzemy się za kolejny radiowóz, który od razu wam powiem, nie kupujcie. Bo totalnie się nie opłaca. To może słuchajcie, weźmy sobie na sklep. Joszelka, wejdź, bo będzie syrena. Przepraszam, policyjny rajot. Wejdźcie sobie na Warstocka. Dobra, no Warstock tutaj. Czyli policyjny rajot kosztuje 3 600 000. Ren go kupił. Fajnie, że możemy sprawdzić. Podstawowo. Opuścili mnie. Tak, więc zobaczmy opis. Wiesz, jaka jest jedyna rzecz skuteczniejsza od protestów bez użycia przemocy? Protesty z użyciem przemocy. Przemocy ekstremalnej. Do tej pory jedyną przeszkodą na drodze do zmian systemowych były grubo pancerzone wozy pacyfikacyjne stojące na drugim końcu ulicy. Ale państwo nie powinno mieć monopolu na fajne zabawki. Czas, aby niewidzialna ręka rynku wyrównała szanse. I najważniejszy element? Ten pojazd może modyfikować wyłącznie w posiadanych warsztatach. A właśnie, nieprawda. Nie da się go modyfikować nigdzie, ani w bunkrze, ani w agencji, ani w warsztacie normalnym, ani w... nawet w mobilnym centrum operacyjnym, ani w... No tak, możemy go kopać. Ani możemy w Avengerze. Kopać, no. Nigdzie. Ja mogę, ja dałem za niego 3 600 000. A, przepraszam, dobra. Ja bym musiał dać za niego 5 milionów, bez sensu. Słuchajcie, także totalnie jest oszukane. Niby można modyfikować, a w rzeczywistości na chwilę obecną nie można modyfikować. Nie wiem, czy to zmienią, ale bez możliwości modyfikowania... To auto nie ma sensu, to możecie ukraść ten samochód po prostu. No. Tak naprawdę. Go zostawię jak coś. To dobra, słuchajcie, na razie go nie psujcie bardziej, bo zobaczymy, czy jest bardziej wytrzymały za te 3 600 000. Dobrze, niech ci będzie. Ale słuchajcie, za chwilę będziemy bawili się policjanci kontra policjanci, czyli będziemy w tym rajocie zwalczać policję. Zapraszam, podejdźmy tutaj do pana typiarza. Pan typiarz. I robimy to, co mogliśmy zrobić już jakiś czas temu, czyli kupimy sobie karabin ofensywny, który jest nowy. 447 750. A ja taktycznego mam jeszcze SMG. Że średnio wygląda ten karabin. No, ale to bo jeszcze tuning mu zrobię, czyli wezmę powiększony magazynek. Ja jeszcze tłumik dodam do tego. Czekaj, tutaj jeszcze mamy jakiś fajny kolor. I złoty kolor, platynowy kolor. Kurczę, policyjne barwy. Nie no, weźmiemy ten taki różowy kolor dla mnie. Serio? Okay. No, pewnie. Ja biorę złoto, bo na bogato, no nie. Okej, okay, no i w sumie tyle. Okej. Okay. Powiększony magazynek, tłumik, mówisz tłumik bierzesz, ale nie, ten ja tłumik jest tak duży, że ja... No właśnie fajnie, że jest duży, ale z drugiej strony tłumik, ja nie chcę tłumika z tego względu, że zmniejsza się zasięg zwykle. A ja wolę, żeby jednak był większy zasięg i żeby jednak ten... Dobra. Ja wezmę ten tłumik, o. Bierzesz tłumik? Dobra. No bo wtedy jest dłuższy, tak, nie? Tylko muszę zobaczyć, która to ta chyba. No patrz, jaki długi. O, widzisz. No dobra, okej, okay, no to zapraszam w takim razie. Chodźcie do środka. Nie można kupić całej tej. Prowadzący będziesz? Będziesz prowadzącym? Mogę. Dobra. No, nie można było kupić tego, całej amunicji od razu. O. Jeszcze chodź, wsiadaj, postrzelamy sobie. Dobra, postrzelamy sobie, ale z tego oczywiście, nie? Dobra. No tak, tylko z tego nowego. Naprawdę, czy my się bojowy? Nie widzę nic. Trzymam różowy? Nie zmieścimy. Za bardzo grubi. No nie, nie masz różowego, ale to zobaczysz na tym, jak klikniesz tabulator. Dobra, gdzie zaczynamy? To będziesz miał karabin ofensywny albo nie. Nasze zabawy. No nie, jedź po prostu na razie przed siebie, a ja na przykład tutaj do tej pani tutaj wezmę. Jak się nazywał? Karabin ofensywny, przed chwilą mówiłem. Ale to one wszystkie wyglądają dla mnie tak samo. Ej, fajnie nawet się strzela nim. Ja tutaj za kierownicy to nie mogę. Chociaż powiem szczerze, że ten karabin wojskowy chyba był fajniejszy. Policja! No, ta M4 to była... No, spokojnie, Ren, jest lepsza. Ja jestem spokojny. Masz 3 gwiazdki, Ren? Spokój? Mam 3 gwiazdki. No i elegancko. O, jazda z innymi graczami plus 200 punktów. Co sugerujesz? Patrz, jaki nakleju przyklejony. No musisz mu tam, wiesz... No niestety przepych tego auta na chwilę obecną w dalszym ciągu ten... Jak byłoby turbo dorzucone, jak byłby silnik ulepszony, to myślę, że ten Riot byłby naprawdę fajnym pojazdem. Tak jak na leśnik te inne radiowozy. A tymczasem w chwili obecnej, no to jest po prostu takie 3 600 000, które po prostu poszło w błoto. W gniotę. No i dupcia. To ja mu zrobię bum. Not worth it. No totalnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że też coś z tym zrobią, że faktycznie tuning będzie, bo jest potencjał. 3 600 000. Jest potencjał, 3 600 000 i wiesz, tuning jakiś dorzucić to tam. Jest auto z Pegasusa totalnie. Także
szkoda, że go nie można dać po prostu do garażu sobie. No. Powinni to przełączyć. Zdecydowanie. To powinni... co, potem będziemy zatankować tutaj na pączki. Dobrze, jak najbardziej. O, tak, oczywiście. To... jak nie, najbardziej. Ja proponuję wejść do sklepu może, bo ja trochę zgłodniałem, wiesz? Dobra, ale przydałby się pączek. Przydałby się jakiś dobry ponczorno. Ponczorno, no. Tylko ja nie wziąłem portfela. A to nie, to nie ma problemu, mamy nowy karabin. Mamy nowy karabin, nowy karabin mamy za 447 tysięcy, nie licząc dodatkowego magazynka ulepszonego i tak dalej. No nie, no to spoko, damy radę. Dobra, nie ma problemu. Tutaj już jest, widzę sklep, skręcam sobie. Dobra. Czekaj, dobra. O nie, drewniany słupek. No potrącisz mnie! Trochę tak było, ale to tak połowicznie. Czekaj, dobra, dawaj pieniążek! Dobra, ja tu siedzę dalej z tyłu. Ja tak zaparkuję, żeby wsiadł od razu do tego. Tak? O, dziękuję. No i nie mamy drzwi już. No bo dawaj, nie hajs! Pulpecie jeden! I gumy Orbit. Ej, ale bez taki. Tylko tam na nic nie dawaj. Dobra, dostałem batoniki. Oni cię pif-paf, weź im oddaj, albo się... Halo, ja nie mogę tutaj... Do przodu. Możesz wejść. Szreka, wysiądź. Ej, co się... pojechało. No nie, jadę dalej. Ren, wracaj. Bez drzwi jestem. Dobra, czekaj, spokojnie, ja zamienię się z Renem. Czekaj, już wsiadam do środka. Musisz wyciągnąć moje zwłoki. Nie, spokojnie, one zniknęły. Dobrze, bo kto ja tam biegnie, Ren? To ty? To żywopłot zielony. Stary. Dobra, wsiadajcie! Wsiadaj! Gdzie jesteś? Ała, Dobra, Ren, zdech. Dywersja, znowu. Czekaj, gdzie jest Ren? O, jest Ren, się zrespił. Dobra, Ren, wsiadaj! Dawaj do silnika, wchodź! Jeszcze raz. Dobra, tak do tyłu, tu, do tyłu! Go! Strzelaj tam! Ej, 4 gwiazdki mamy ledwo! No mamy. Jaka lipa! Czemu nie ma 5 jeszcze, ja się pytam? Offensive. Bez 5 to 3 600 000 daliśmy i jeszcze za karabin 447 tysięcy! To był bogaty odcinek. No bogaty odcinek i to i bieda wyszła. Dobra, czekaj, ja tu się patrz, inny Riot tam stoi. Dobra, zrobimy. Wjadę mu na ten, na pyszczek. Dawaj na czołówę go! Dźwięk fajny. I załatwiłem pilota, ale super. O. I to tak przypadkiem. Ale ty strzelasz z niego karabinek. A nie, dobra, to jest ten karabinek, dobra. Ej, ukradli nam pojazd, widzisz tam z tyłu? Słuchawka. Co? Jaki pojazd ukradli? Pilota? No mają taki sam jak my. No przecież ja właśnie mówię, że tam Riot stoi i mówię, wjadę w niego na czołówkę. Sorry, ale nie wyszło. Dobra, uwaga, czekaj, Ren, czekaj, poczekaj. Nie mam lusterka. Dobra, wysiadaj, go, wsiadaj do tego, do środka, tam, wciskaj się. Wciskaj się do środka. Jak to wygląda źle, spieszę kamery, dobry. Czekaj, gdzie jest moja brońka? Dobra, co ty tam gadasz? Trzeba ich szybko tutaj rozprawić się z nimi, szybko. On mówi, że nie obsłuży mnie, bo mnie policja. Dobra, to załatw go po prostu, bądź prawdziwym kotem. Gumożółki w buzie. Czekaj, co mu tutaj, może rewolwer pod... Tak, dobra. Wychodzę. Dobrze, wsiadaj się, go, jedziemy! Pierwsze kamery wygląda tak realistycznie. Realistycznie mówisz, dobrze. Realistycznie. Dobra, spokojnie, będzie dobrze. Nie, że gra. Czekaj, wiesz co, mam propozycję, może taktyczną zmyłkę im zrobimy. Dobra, wyłączyłem jednego. Wyłączył się? To tak w Matrixie, odłączył się. Tak. Tutaj brakło prądu. Ale dalej mamy tylko 4. Dobra, no cały czas tylko 4 mamy. Dobra, patrz. Ej, patrz, tutaj kolejny stoi. Ale to już nie będzie nasz. No wiem, że nie będzie nasz, ale to spokojnie. Dobra, idziemy dalej, nie ma problemu. Nie mogę strzelać w nich. Dobrze, czekaj. Dobra, wiesz co, nie, musimy ten. No nasz zmodyfikowany jest, jak widać. Troszeczkę. Chyba będzie spadać za chwilę. Dobra, chyba lecimy. Tak, Helka spadła, potwierdzone. Potwierdzone info. A dobra, spokojnie, jadę do góry. Gwiazdek, dobrze, teraz musimy tylko trzymać się czasu. Na tej patrzcie na lewą stronę, artystyczny siusiak. Nieprawda. Na ścianie, co wam chodzi? Riot śliga nas. Dwie kule i armatka, dobra, nieważne. Jedziemy dalej w takim razie. Co? Ja bardzo nie lubię tej zagadki. Nie lubisz tej zagadki? Ej, jakaś baba na ulicy! Wypadł, babo! No i ona się nie boi. No już się... przestraszyła się na śmierć, ogólnie rzecz biorąc, muszę ci powiedzieć. Zdarza się, no niestety. Rozumiem. O, jak oni zajechali. Dobra, jakiś policjant też się przestraszył na śmierć. Dobra, jednak nie, dobi go. Oni zajechali w żywopłot, stary. Mówisz? Dwa helikoptery. Dobra, czekaj, zaraz zamienimy się z Joszelką prawdopodobnie. Joszelka teraz ty byś prowadziła. Poczekaj, nie wysiadaj.
Nie wysiadaj, poczekaj, przejedziemy tu na zieloną trawkę. Kogoś rozwaliłem. Mamy tam 5 gwiazdek. Joszoka, wiesz? Nie, nie wysiadaj, mówię. Po co wysiadasz? Przysiądziesz się. Mówię. No bo. No przesiadaj się, kobieto, szybko. No siedzę już. Robię wam, no rób mi miejsce, kobieto. No przecież masz. No mówię do Rena. Kobieto. Kobieto i. Aha. Rena. Patrzę na Rena. Sądzę, dobra, że offen. Za to kara. To jest karabin typu offen, ofensywny. No offen, but offen. Dobra, jadymy. Ten NPC, co za nami jedzie, to nieoznakowany na pewno. Spokojnie, będzie dobrze. Witam, co tam za helikopter? Co wy tam latacie? Czekaj, czekaj, patrz, cisnę go zaraz. On już dymi, on już dymi. Tak, tak, widzę. No i super. Opa, o, pa, pa, stuknął drugi. Stuknął drugi, za chwilę będzie mały helikopterek. Co? Ja chyba nie do końca to tak widziałem. Nie nadążasz, mówisz. No chyba to nie. Rzucasz do wody i rośnie, no? No tak, no normalnie, to tak, jak tak wygląda. Czekaj, co jest? O, czekaj, patrz, tam jest ten. Czekaj, cofnij Joszaka do tyłu, niebieski punkt, czekaj, bierze, ja tam biorę to. Tam jest klucznik. Dobra, wysiadam. O, o, boli. Dziwne miejsce na spanie. Dobra, ale czekaj, wymacam. Sen, no, wymacam tego śpiącego, śpiąca królewna. Ja się muszę tak kucnąć, bo inaczej... Tak, kucnąć za kierownicą. Kucnąć za kierownicą, no szybciej, Paweł! No czekaj, muszę go wymacać porządnie. Jedź, 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 jedź! Że te syreny go jedź, 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 jedź! Dobra, czekaj, mam ofensywny offen. Dobra, mam karabin offen. Twardy sen, normalnie nikt się tego nie spodziewa. Ej, za dużo radiowozów tu jest. Dobra. Dajecie radę? Dajemy. No dobrze, ja was. Ja jeszcze pojadę do jeszcze jednej. Najwyżej potem raz. Tak, jedź do sklepu, potrzebny sklep. Sklep? A ja chcę kropkę. A, kropkę, dobra, to jedziemy po kolejną kropkę. Przygarnij kropkę. Przygarnij kropkę. Przygarnij kropkę, tak było kiedyś. Pamiętam jeszcze. Ale ledwo. Ale to. Bo to byłem bardzo malutki. Tak, epoka kamienia łupanego? Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, no. Ej, bo obrywam. Ej, chcę powiedzieć, że nie masz przedniej opony, Joszelka. Nie interesuj się oponami. Przedniej lewej nie masz. Czekaj, bo tu jest niebieska kropka. Dziwnie podejrzane syreny. Dobra, ja ją przejmę, tą niebieską kropkę. Ja przejmę tą niebieską, będziecie osłaniać w takim bądź razie. No, proszę chyba sobie odpuścić. Dawaj do środka, no, wjeżdżaj. Co tam jest za kropka? To jest kropka. To wygląda jak auto. Tak, to jest auto, patrz, szybko wsiadam, puch, 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 5 gwiazdek. Dobra, przejmuj auto. Bo jest na liście rzadkich pojazdów eksportowych, walnąłeś moje auto eksportowe. No sorry. A jakie ładne, nie? No ładne, no. Takie pojeździłbym nawet. Pojeździłbyś, ale no. Ciekawe, czy to dowiedziesz tam, gdzie masz. Fajne. Ja proponuję, może się przysiądźmy do tego auta, czy co wy na to? Dobra, no zostawimy sumie... tego Szrota, może ktoś z no bo to już nie jeździ, to już nie jeździ, dawajcie szybko! Sobie go naprawi i wtedy sobie go weźmie. Szybko do środka, szybko do środka, go, 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 go! Odpal karabin, odpal karabin! Szukam karabinu, nie mogę niestety korzystać z karabinu podczas tutaj bycia tu. Ej, ja zaraz zginę! To się no to weź schyl. Jakieś kurde ciasteczka sobie. No to też się schylem, ale ciasteczko wałci się nie da! No ciasteczko wałci się nie da, bo nakruszysz. No właśnie, to dlatego tak nie, dlatego się nie da, bo nie nakruszysz. Dlatego tak czysto. Dobra, spróbujemy w takim razie zgubić policję. Dobra, ja będzie dobrze. Ja myślę, że pierwsze było usłyszane, mimo wszystko. I było słuszne. Patrz, 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 patrz teraz. Nie, ja nie wiem, ja jestem przykładem obywatelem. Zaraz ich zgubimy, ale spokojnie. Ale tunele? No, tak, w tunele wjedziemy. Ej, patrz, już gubimy policję. Ej, bez jaj, co jest grane? No. To jest rzadki pojazd esportowy. I nagle oni inaczej jadą, patrz. Esportowy. Esportowy. Ej, no jadą bez jaj. Prawie, że... Wystarczyło pojazd eksportowy, żeby zacząć gubić policję. Helki, helki, helki. Ale spokojnie, nie. Jesteśmy pod tym, nie powinni nas zobaczyć. Ale policja naprzeciwko biegnie. Aha, patrz, faktycznie. Biegnie. Ej, faktycznie. No nie, spokojnie, będzie dobrze. Czekaj, przejadę tego pana. Nie uchał. Dobra. Do tego kaskadę. I wjedziemy w tunela. Dobra. Tak zwanego. Za chwilę tunela będziemy mieli. Wjedziemy w tunela. Ja nigdy nie pamiętam, jak wyjedziemy z drugiej strony. Rozwalcie typiarza. Ja pamiętam. Wyjedziemy za chwilę z drugiej strony. No bo wjechał za nami, czekaj. No mówię, rozwalcie typiarza, bo wjechał za nami. Nie mogę, bo nie trafiam. Dobra, dobra. Okej, dobra, ciśniemy tunelami teraz.
Ale nie w tego, który kierował. Ja w tego drugiego też właśnie. I proponuję, że wyjedziemy z drugiej strony, pojedziemy akurat do doków dostarczyć pojazd. Dobrze, jak najbardziej. Trochę jest rozwalony, ale w sumie myślę, że jakoś i tak zapłacą, nie? Tak w miarę. Tak, będą pieniądze. Będą pieniądze na kolejnego policyjnego Riota. Czekaj, tędy, nie? Się jedzie. Na jedną setną tego Riota. Dokładnie. Tędy tu? Tu? Może być. Teraz tędy, o. Bardzo dobrze. Fajne, tutaj, o, zamknijcie okna, bo szczyny. No, przykro mi, nie mam okien. Chowaj jedynej. Fuj, mam w usta! Przykro. Dlatego mam maskę. Wszystko w ustach teraz. Czekajcie, tutaj? Nie, tutaj zablokuję. Ej, czemu tu... Nie, czekaj, dobrze, tędy. Nie, tu, nie tu w prawo, tylko tędy. Tu i tędy, o, dobra. Dawno tędy nie jechałem. Ale ja będę podążał moczem. Ja w tą stronę nigdy nie jechałam. Będziemy wjeżdżać koło kasyna. O. Teoretycznie koło kasyna, gdzieś tam w pobliżu, ale raczej do ściekowiska wyjedziemy. Ale dalej jest 5 gwiazdek, koło panie. Kasyna. No ja wiem, no bo 5 gwiazdek się gubi trochę długo, nie? Ale mam wrażenie, że się już zgubiły, ale tutaj znowu są zgubiły. Jeszcze chyba mrugałem. Żyje w dwóch przestrzeniach. To za czerwony punkt na ten. To jest napad na gangusy. To jest balusy. Dobra, już skończyło się 5 gwiazdek. Tak, skończyło się 5 gwiazdek, zaraz powinniśmy wyjechać stąd. Na zewnątrz. Czekaj, super. Jakie to długie, bej. No bo zawsze takie jest. Długie? Chyba tak. Dobra, ale tu już mamy wyjazd, więc nie jest źle. Jakby ktoś mógł oznaczyć kotwiczkę. Kotwiczkę? No. Ale jest do żółtego. W porcie. No tak, ale oznaczyć trasę, bo nie jest oznaczona trasa. U mnie jest na żółto. Masz oznaczoną trasę na żółto? No. 900 metrów stąd. No. Aha, okej. Okay. Ale czemu do agencji jest oznaczone? To jest chyba popsute w tym momencie. Nie, to jest kwestia taka, że no właśnie, wy chyba jeździcie tam do agencji. My mamy do agencji, a ty masz w porcie. A ja mam do portu, no. Oddawaj to auto. Nie dam ci. Do agencji. Nie, ja bo to... Bo ja nie mam agencji, to ja muszę do agencji. Ja zawożę to do tego. Jak to się nazywa? Do doków do i tam... Wstydu. Do portu wstydu. Co? Jaki port wstydu? Sam jesteś port wstydu. Oglądaliście kiedyś taką bajkę, totalna porażka? Trasie, czy na wyspie, czy wyspa totalnej porażki. O, tak, idealna bajka. Chyba tak jest. Nie, oglądaliśmy... Nie oglądaliśmy czegoś takiego, oglądamy znacznie mocniejsze, jakiś Family Guy albo coś takiego. Ja na Grow Street oglądałem tą bajeczkę. No, na Grow Street. No. South Park, Family Guy, to są bajki, a nie, kurczę, jakieś co tam myślę. No, Family coś tam. No, dokładnie. Przyjaciele, czy... To jakoś tak się nazywało, o takich zwierzaczkach. Ale oczywiście wszystko na Grow Happy Street, Three tak? Friends, no tak też, no. Może wam wybaczę, tak. Bo ja na Grow Street wszystko oglądam. Za małe. Okej, okay, dobra, tak zostało było. Nam 1,5 kilometra mniej więcej. Karlem i Sweetem. Czasami Big Smoke wpadł. Tego akurat nie wiem. Kilometr. Tam z siostrą Karla też tam. Dobra, bo my tutaj... No, ej, bo tutaj mamy ciężki, totalny, eksportowy samochód do dostarczenia. A to nie jest historia życia twoja, tylko z bajki. Prawda. No jakbyś mi opowiadał o historii Kopciuszka. Kopciuszka? Prawda. Ogólnie no, dostarczamy tam, gdzie Jusufowi dostarczamy, więc... To jest to samo miejsce. Zupełnie inny kontener, star. No, inny kontener to wejdzie. Ten będzie bardziej śmierdzący. Ciekawe, czy to razem z wami zapakuje. Dobra, ogólnie pakuje, nie wiem, czy zdążyliście wysiąść. Nie. Czyli razem jesteście w kontenerze. No dobra, no. Tak. Sprzedałeś nas. No cóż, chodzi. Życie bywa brutalne, jak to mówią. No tak, proszę pana. Nie może być świadków! O, pieniążki nie wypadły. Nie zdążyłam. Pieniążki czyli wypadły. I 20 tysięcy jeszcze dostałem. Zero świadków, zero litości. Joszelka, co ty... Sprzedałeś nas. Joszelka, zostaw to! Fuj! Nieładnie. Joszelka, zajmuj go. Zajmuj go. A idź pan! Za kontenerami, co jest? Co ty... Jak ty tak? Ciii, będzie dobrze. No co dajesz, co dajesz? Proszę pana, panie Pawle. No chodź, dawaj no. Bądź takim mężczyzną. No jestem. No Boże, nie mogę go trafić! Joszelka, nie! Wow! Czekaj, bo ja czymś się ciepałam, nie wiem co to jest, czekaj. Co się ciepiesz? Nie ciep się. Się ciepiesz. Optimizerem do mnie wona. Dobra, dawaj. Dostałam. Wyrobowe te. Gdzie on jest? No i fajnie.
Wyście, żeby mi się na jaj odbrać. Rakieta leci! Dobra. W ostatniej chwili. Dobrze, dobrze. Jorzelka, gdzie jesteś? Nie interesuj się, jak najdalej od was jestem. Ej, czemu obok mnie? Ej, co jest? Żyję! Nie ma! O, pieniążek wypadł! Nie, no, miałem szansę zawalczyć. Zawalczyć to se możesz, wiesz co, no? Nie ma takiego. Nie mam amunicji już, wiesz? Leżeć tam! Ja w tyłu. Jorzelka dobiła. Ona mnie dobiła jeszcze, dobra, ja się już tak nie powiem. Ja kończę te ogóle. Snajperka wybuchowe! Dobra, idź pan, idę sobie na ten okręt. Skoczył tam na dół. Dobra, moi drodzy, tym sobie już kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa, pa. My się oczywiście jeszcze pobawimy. No tak, tak. Jeszcze tak 100 kili muszę tutaj zrobić, także. Tak, tak. I tu ja na jednej osobie. O, pieniążki tu leżą jeszcze. Po kim to leży? Do Vice City 6. O, $500. Szkoda, że tak w życiu nie ma, tak, że idziesz i nagle pieniążek tam leży.